Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajans karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 118 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku Premiera Diablo 3 Ultimate Evil Edition Założenia patcha 2.1 Oficjalna zapowiedź głębokich szczelin Ataki DDoS na serwery Battlenetu, Uaktualnienie działu zadania na stronie Imperium Diablo Diablo 2 w Minecraftie oraz Drakonit, człowiek, który został niewolnikiem. Jeżeli zwolennicy konsol chcieliby zakosztować przyjemności klepania po pysku Maltaela, to niestety dotychczas musieli obejść się smakiem. Premiera Reaper of Souls dotyczyła bowiem tylko komputerów osobistych ale w końcu w ubiegły wtorek 19 sierpnia Blizzard wydał Diablo 3 Ultimate Evil Edition, a fani dzierżenia w łapkach plastikowych padów mogą już łoić diabelskie ścierwo. Gra dostępna jest na konsole PlayStation 3 i 4, a także Xbox 360 i Xbox One. O Patchu 2.1 słyszymy już od kilku... może nawet od kilkunastu miesięcy. Przełomowa łatka, która wprowadzi masę nowych rozwiązań i tony nowego kontentu. Jako, że według oficjalnych zapowiedzi, ładka 2.1 zagości na BattleNecie jeszcze w tym miesiącu, to przedstawiciele Blizzarda postanowili wyjaśnić nieco powody wprowadzenia i niewprowadzenia określonych zmian w grze. W patchu chodzi przede wszystkim o wyeliminowanie tych elementów postaci, które wpływają na zbyt mocne bildy, oraz na wprowadzenie mechanizmu, który umożliwi testowanie wydajności poszczególnych postaci. Mowa tutaj oczywiście o głębokich szczelinach. Jeśli chcecie zapoznać się ze szczegółami, to zapraszam na forum Blizzarda. Głębokie szczeliny, czyli Greater Rifts, jak nazwałby je Clint Eastwood, stanowią jeden z najważniejszych dodatków w Patchu 2.1. Ale ci z was, którzy nie śledzą na bieżąco zmian w Diablo, mogli być już nieco zagubieni. W końcu Blizzard dosyć tłusto poszerza zawartość gry i można się w sumie już trochę pogubić. Ale bez obaw. Na oficjalnej stronie pojawił się ostatnio spory artykuł, w którym dokładnie wyjaśniano głębokie szczeliny od momentu odnalezienia klucza do krainy prób poprzez samą szczelinę i rządzące nią prawa, poprzez ursi i kwestie legendarnych klejnotów, a na rankingach kończąc. Blizzard z pewnością zatrudnia bardzo dobrych speców od bezpieczeństwa swoich serwerów, ale ktoś kiedyś powiedział, że jeśli jakiś serwer miałby być w 100% bezpieczny, to trzeba go odłączyć od sieci i zakopać kilka metrów pod ziemią. Serwery Blizzarda najwyraźniej nie są w ten sposób zabezpieczone, gdyż od kilkunastu godzin zamieć boryka się z atakami DDoS, które przypuściła najprawdopodobniej grupa Lizard Squad. Jeśli napotkacie na jakieś problemy z dostępem do Battlenetu, to zachowajcie cierpliwość, bo chłopaki z Blizzarda muszą po prostu ogarnąć tą sytuację. Na jednej z najpopularniejszych polskich stron o Diablo, czyli Imperium Diablo, został niedawno zaktualizowany dział zadań z trzeciej części gry. Szczegółowo opisano każdy quest wraz z jego poszczególnymi etapami. Przydatna rzecz, jeśli chcecie przypomnieć sobie konkretną ścieżkę dowolnego zadania. Ponad rok temu pewien użytkownik forum D2SP ogłosił rozpoczęcie prac nad mapkami do Minecrafta, które będą odzwierciedlały lokacje z drugiej części Diablo. Przyznam wam, że nie grywam w Minecrafta, ale zdjęcia, które znaleźć możecie na stronie autora naprawdę powalają. Możecie rzucić okiem na wszystkie miasta z Diablo II, a także na wiele innych lokacji, takich jak Tristram, Klasztor w pierwszym akcie, Tajemne Sanktuarium czy Sanktuarium Chaosu. Na wielu stronach fanowskich odnaleźć możecie opowiadania graczy, raz lepsze, innym razem nieco gorsze. Ale żadne z nich nie jest w stanie stanąć w franki z dziełem pewnego polskiego gracza, który po długim czasie wytężonej pracy napisał książkę fantazy. Tak, liczącą około 650 stron książkę, do której już sam dwunastustronnicowy prolog jest dłuższy niż większość innych opowiadań fanowskich. Książka nie została co prawda umiejscowana w świecie sanktuarium, ale bez problemu odnajdziecie w niej typowe motywy z serii Diablo. Niestety życie młodego autora nie jest proste i książka utknęła na etapie poszukiwania wydawcy, który byłby zainteresowany tą powieścią. Prolog książki dostępny jest na stronie drakonitblog.pl Jeśli znacie kogoś, kto mógłby pomóc w kwestii dystrybucji, to skrobnijcie maila do autora, a na pewno nie pozostanie wam dłużny. I to wszystko w dzisiejszej 118 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. A tak przy okazji rzućcie okiem na dość ironiczny, choć z drugiej strony jakże prawdziwy, nieoficjalny trailer do Diablo 3.